Bielksit czy Bielsko-Exit? O nazwie można dyskutować. Jedno jest pewne, Bielsko-Biała chce zostać stolicą, dokładnie stolicą województwa. Tamtejsi radni chcą, aby była ponownie miastem wojewódzkim i podjęli w tej sprawie uchwałę. Co to daje i czy faktycznie Bielsko-Biała i okolice mogą już nie być częścią województwa śląskiego? Paweł Jędrusik. W Bielsku-Białej właśnie zaczynają się dni miasta, ale być może kiedyś będą tu dni województwa. Województwa bielskiego na mapach Polski nie ma już od 26 lat. Teraz to nieodłączna, choć to się okaże, część województwa śląskiego. Ale wielu mieszkańców uważa, że tak nie powinno być, a kiedyś było po prostu lepiej. Bylibyśmy takim regionem wyjątkowym. Nie do Śląska, do Śląska nic nie mam, lubię Śląsk, ale Podbeskidzie jest warte tego. Wydaje mi się, że im większa jest możliwość lepszej gospodarki. No a z kolei jak jest małe, no to rządzimy w gronie małym. Trudno to powiedzieć. Ale jeżeli jak przedtem było województwo bielskie, chyba było lepiej. Pamiętam jeszcze te czasy, kiedy województwo bielskie było i było nam może zdecydowanie troszeczkę lepiej, bo było bliżej z załatwianiem wszystkich potrzebnych rzeczy, a nie trzeba było jeździć do Katowic. Nie jest to nowy temat w Bielsku-Białej, ale podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę, która ma zainicjować działania w tym kierunku i do 2029 roku utworzyć nowe województwo. Inicjatorem jest radca prawny z Bielska-Białej Bartłomiej Tkacz. Ludzie tęsknią za tym, co było i te 20 lat uświadamia ludziom to, jak wiele Bielsko straciło przez to, że utraciło status wojewódzkiego miasta, czyli wojewódzkiego regionu. Pomysł mieszkańca poparli wszyscy radni. To jego zdaniem przełomowa decyzja, bo radni zagłosowali ponad podziałami. Jednak to, że radni podjęli taką uchwałę, to dopiero początek długiej drogi. Trzeba podkreślić przede wszystkim, że to jest oddolna inicjatywa. Ona wyszła od mieszkańców. Radni tą inicjatywę poparli. A co będzie dalej, to już nie zależy od nas. Nie zależy to od władz miasta. Ewentualne decyzje leżą na dużo wyższym szczeblu. Na razie nie wiadomo, jak ewentualnie miałoby się nazywać nowe województwo. Czy wrócono by do starej nazwy województwo bielskie, czy może na przykład podbeskidzkie.